O! O! Hejka! O ty gnojarzu! Witam wszystkich serdecznie. Witamy. Nie przejmujcie się, że minęło już 20 sekund. Tak. Problemy nadawcze po prostu. Problemy techniczne były. Czekajcie. Więc wiemy już chyba wszystko. Tak, ludzie mi w ogóle pisali. Tak, pisali ci? Tak, pisali mi. Pisali tylko, że śmieciu! Widziałeś, że jesteś czerwony, to że tylko na czerwone może. Tak, 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 też miałem coś takiego. Więc ogólnie wiem, jak powinno się grać. Ludziom się w miarę spodobało. No, nam też chyba. Kurde, nie wiem co się dzieje, jakieś nowe runy są. Ten już ma 12 punktów, no jak z takim grać śmieciem? Dobra. 12 punktów mam ziomek, niewrażliwość... Czekaj. Niewrażliwość na kolejne zaklęcie. No właśnie też sobie to właśnie odpaliłem, że tak. Ja też i tak miałem trochę mindfuck, bo nie wiem. O kurwa. No i masz kurwa, niewrażliwość. Ale nie dostałem nic. A ja chyba wiem. I ogólnie wytłumaczyli mi, że jeżeli 3 razy się użyje tego przestraszenia, to wygrywasz. Ale jeżeli ty użyjesz powiedzmy na mnie 2 razy przestraszenia i ja na tobie użyję, to jakby się anuluje wszystko i musisz od początku. Dobra. Tak mi się wydaje z tego, co ludzie mi tłumaczyli. Więc jesteśmy już całkiem dobrzy. Najlepsi. Dobra. Nie wiem, co to był za dźwięk. Okej. Nie wiem, gdzie jesteś, Manojku. Wiesz? Nie. To ale chyba cię widziałem. Przestraszyłem się i użyłem teleporta. Aha. O! Co? Prawie mnie przestraszyłeś, ale miałem na szczęście ten. Jak ja nie rzuciłem żadnej pułapki? Ale no musiała być, chyba że... A, sam ją postawiłem i w nią wszedłem. No tak właśnie, mówiłem ci, że można w swoje te... No tak. To mnie zbejciłeś. O nie. I chuju. Skąd widzisz ognika? No bo goni mnie śmieć, no to go widzę. Aha, myślałem, że jesteśmy gdzieś koło siebie. Że widziałeś, jak go puściłem. Nie. Ogólnie się zastanawiam, czy można jakoś się przed nim bronić. No właśnie, kurde... Ludzie, powiedzcie nam. Ludzie, dokładnie. Bo mi się wydaje... Znaczy nigdy mi się nie udało obronić przed nim. No mi też, chyba że ma się tą... może właśnie, wiesz co... Odporność na czary. No może tak być. Czekaj, ukryj. Dobra. Aha. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tutaj jest gdzie moja... to tam? Jest? O nie. Co to było? Co ty zrobiłeś, Manajek? W sumie to chyba nic. Jakieś dziwne rzeczy ja tutaj widzę. Kurde, gdzie jest moja ta... Moja kulka? Właśnie ja widzę twoją, a szukam swojej. Ja też mam zawsze to, albo jak mam swoją, to widzę tylko twoje portale. A teraz mam swój portal, ale nie widzę swojej kulki. A tutaj jest zagrożenie. O, dobra, mam kulkę. Nie, o dobra, mam kulkę. Szybko. Pogrąż wroga w oślep ciemności. Kurwa masz, oślep ciemności. O nie, wpierdoliłem się we własną pułapkę! Jestem zamrożony, nie mogę się ruszyć. A ja jestem, ciemność widzę. No, bo ja ci puściłem ciemność. I to jesteś jednak zawadiak. A widzisz. Ze mną nie ma to tamto, pamiętaj. No pamiętam, ty ziomek. Wygrywasz ze mną. Hejka! O ty gnojarzu, bo ja nic nie widziałem. A ja tak sobie stoję, dotykam tych runek, czytam sobie, nagle widzę kuleczka koło mnie lewituje. Mówię, no nie. O ty kurde tutaj. Ty, no ja zaraz przegram się jeszcze okaże, tak nie może tak być. Być, no kto wie. Tylko ja bym na przykład na teraz chciał swoją kuleczkę znaleźć. Może widziałeś gdzieś moją kuleczkę? No widziałem twoją kuleczkę. To może byś powiedział mi, gdzie ją widziałeś? No nie wiem. Co się dzieje? Ty jakiegoś... Ja pierdolę, no. Jakiegoś... Moja myszkę dostała jakiegoś zawału i nagle mi tak nie chciała ruszać się. Ale to ładnie nazwałem. Myszkę dostała zawału i nie chciała się ruszać, ty. Mayday. Czemu w jakimś otchłań mnie wrzuciłeś? A dlaczego nie? Ty kurde, śmieszku ty. A jak? Łokieto. Łokieto, ty. A cię wyjaśnię zaraz. Kurde. Okay. Ej, no nie, no jesteś lepszy ode mnie. No jak? No znowu, no nie, no otchłań. Ty, coś z moją myszkę się dzieje. Myszkę się dzieje, mayday.
A może są jakieś te, jakieś spele na tą kulę może. Analną? Rozprosz wszelką. Ale ona przechodzi przez ściany, no, to jest niesprawiedliwe. No właśnie, takie jest. Dobra. Chyba ze mną wygrasz, Matię. Jeszcze nie wiadomo. Bo miałeś farta co do runek. Dostałem. Tak, jasne, chciałbyś. No tak, to jest jedyny powód, dlaczego. W normalnych warunkach nigdy nie byłeś ode mnie lepszy. Aha, zaczyna się, kurwa. Zaczyna się. No musi to być, no. Musi, bez tego, no, nie ma jak. Dokładnie. Może jeżeli ja zdążę postawić na przykład 3 kulki analne przed tobą. Co wtedy? To też mogę, może wygram, nie wiem. Może tak być. Myślisz, że tak może być? Ale wątpię. Ja to kurde nie wiem. Kiedy znika ołtarz, też nie wiem. Ty, bo tu gdzieś był mój ołtarz. Dobra, ja wiem gdzie jest mój, ale szukam teraz swojej kulki analnej. Dobra. Tu był chyba ołtarz, nie ludzie? Mam kulkę analną. Go, go, go. No i tańcz z tym. Handluj, znaczy. Nie musisz z tym tańczyć. To znowu mi puściłeś kulkę? Nie. Masz farta. Dostałem punkty. Dodatkowe. Bo byś dostał w pier. Łokie, co bym dostał? Nie, byś dostał w pier. Pier? Aż tak mi no. Życzysz źle? Tak. Nawet gorzej. Ja? Dobra, tutaj jest ten, ale ty tutaj gdzieś byłeś. Ludzie, te ogniki to są chyba... Te ogniki na ziemi, co one oznaczają? Że z tego co mi się wydaje, że ty tutaj gdzieś byłeś. Właśnie też mi się tak wydaje, ale no nie jestem pewny. Słyszałem. To może powiedz, gdzie jesteś? To ja ci powiem, czy to tak faktycznie jest. Zamknąłem drzwi. Które? Takie jedne. Mam nadzieję, że pomogłem. No to wszystko wiadomo. No nie, dobra, tu jest. Widzisz mój ołtarz? Nie. O nie. Poraziłeś mnie prądem. O ty. Ahaha. No ja cię przecież ten. Nie ma, widziałem, że nosisz kulkę. Ja, no to było głupie, ale myślałem, że stoisz tyłem, wiesz? I mówię, nie, no nie zauważy mnie. O, nie. Kurde. Hahaha, no outplayed. Outplayed. No i jeszcze kulkę zgubiłem. Bo ja ją wziąłem i wyrzuciłem. Ty śmieciu, ty. A jak? A widzę kolejną. O, jest. Tepaj, 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 tepaj. Nie przestraszysz mnie. Ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Aha, myślałem, że tak się śmiejesz, bo... Nie, śmieję się, bo kolejną kulkę analną zaniosłem. O, widzę cię. Dobra, muszę pamiętać. Okej. Okay. Bądźmy tutaj ostrożni. Dobra, Jezus, ja się skupiam. Dajcie Jezus. Mi moją kulkę. Lękłem się nawet trochę, muszę przyznać. Jezu! Jezu! Znowu! Odrobinkę przyznam. Tak? Chyba, no troszkę. Bo działa tak, że jeżeli ty mnie wystraszysz... To co wtedy? A zobacz, to oznacza, kto ma teraz ten miernik strachu. To pod czasem. Raz mnie wystraszyłeś, jeszcze dwa razy i wygrasz. Dobra. A o czym mówiłem, bo już nie pamiętam? No tak średnio cię zawsze słucham, więc nie wiem. Coś tam, że wystraszyłem cię. No nie, no ale nie mam szans, nie znajdę tylu kulek. A to jest kurde najgorsze, bo czasem tyle kulek znajduję. No, ja też tych kulek widziałem. A w tej grze widziałem dwie, a cały czas... No patrz, ile jest moich ołtarzyków. No dajcie mi te kulki. Ja już wiem co mówiłem. Jeżeli mnie wystraszysz, albo ja ciebie, to tak jakby jesteśmy osłabieni i chyba nas widać. Tak mi się wydaje. Dobra, to będzie rape z mojej strony. Nie masz szans, ziomeczku. Chyba ty. Ja jeszcze to, kurde, obronię. No to czekam. 30 sekund masz. Good luck. Nie, no nie widzę kulki. O, dobra, mam. Dobra, widzę kolejną twoją kulkę, a swojej nie mam. Już pamiętam, gdzie była. No. Wow, ale mnie popchnęło. No i super, ty. Muszę uważać, bo kurwa jeszcze przegram bez kitu. A teraz się przestraszyłem. No. Jeszcze raz byś mnie przestraszył i bym przegrał. Takie 10 sekund do końca, ja przegrywam, byłbym smutny. Kurde. Ale na szczęście. Ale nie naładuje mi się już ta.
A, mogę walić konia. A, no dobra, niestety. Czyli typowa pierwsza runda. Tak, wygrywasz, jest. Ale teraz już. A mogę jeszcze, kurde, w sumie wygrać. Aha, no to syp. Najwrażliwszy jesteś. No i proszę, kolejne tutaj jakieś rzeczy odblokowałem. Nie wiem, co się stało. No, gratki. Ale kurde, się skupiałem, gratki. Szukałem tych kuleczek, no. A widzisz. O kurde, przed swoim ołtarzykiem od razu się zaspię. Ty też? Nie, to pokazywało ci, gdzie ołtarzyk jest, nie jesteś tak jakby przy nim. Dobra, się nie wymądrzaj. Ty. Czy ty jesteś gdzieś tutaj? Czemu tak uważasz? No i dobra, ja tutaj... Rzucam pułapkę na drzwi, w które zaraz ja sam... Ja pierdolę. Aha, no właśnie o tym mówiłem. Że sam wszedłeś pułapkę? Rzuciłem sekundę temu pułapkę na ziemię i mówię, rzucam pułapkę, w którą pewnie sam zaraz wejdę. A, i kurwa pierwsze co zrobiłem, to wszedłem w swoją pułapkę. Zrobiłem dokładnie, kurwa, to samo. Jestem trochę brzydki. Troszkę, no ale, troszkę muszę przyznać. Ale już jest lepiej, bym powiedział. Broda powoli odrasta. Co to było? No właśnie nie wiem, też taki dziwny głos słyszałem. No ale dobra. Ty właśnie, weź przestań zbierać te kulki analne, tylko zacznij mnie wystraszyć. No to chodź, dobra, no to go. Bez kulek analnych chcesz się bawić? O, jakieś te. Weź, no weź, o, ty masz też jedną kulkę analną. To dawaj, go odcinek bez kulek analnych. Dobra. Czyli ta... Aha, no, jestem idiotą największym. No, no jesteś. Jest się tutaj, no. A. Stary, sam tą pułapkę na te drzwi postawiłem. Ale na drugie też sobie postawiłem i byłem w takim, kurwa... Końcu. To ty jesteś, no, niemądry. Jestem głupi, Bez analnych kulek, tak? Tak. No. No i dobrze. No i super. Nie masz szans. No i świetnie. Łap to, dziwko. Co? To. Ale co? No to. No ale co? No zaraz do ciebie przyleci. No znowu puściłeś tam. O, puściłem. Se bąka puść. No i może też zrobiłem to. A ty jak? O kurde, to jest czar. Jak, nie, no naprawdę, ja to się nie nadaję. Znów... O Jezus! Co to? Co, a, to moja pułapka. Never mind. Where to are na, you? Na podłodze. Only ja nie ufam you. Tym na podłodze. O! A no jak? Co ty na to? Co to było? Nie wiem, gdzie ty jesteś. Kurwa! Śmieciu! Wiedziałem, że jesteś gdzieś w tym pokoju, tylko nie wiedziałem gdzie. Nie wiem, na jaką jakby odległość działa to zaklęcie strachu. Pozostaje niewiadomą. Czemu to tak tutaj dziwnie lewicuje? Ty no, zgubiłem. Nie mam runek. Runki. A? Łap to. Tyk. Jestem skupiony. A? Ja w sumie ten spell jest bezużyteczny. Liniu. Zobaczymy gdzie to. A, rzucę sobie w jakieś randomowe miejsce. Tak? A. To go. Go. Poszło. Zobaczymy. Nie masz ze mną szans. Hmm. A. Taki. A? Zaczynamy nagrywać i pierwszy zamysł. W tym odcinku będę energiczny, ale. A, no widzisz, ja staram się być. Chociaż też nie jest łatwo. Co teraz się stało? W sensie? Otworzyłeś przed chwilą drzwi? Nie. To coś otworzyło drzwi i ja nacisnąłem stracha i mnie wystraszyło. No i... A, tutaj byłeś. I hate you. A bo ty do ołtarza podchodziłeś, gnojarzu? Nie. Uuu. Absolutnie. Uuu. Nie, no serio nie podchodziłem. Czemu miałbym podchodzić? No bo nie wiem, tak stamtąd cię tam ognik zaatakował. Wydaje ci się.
Nie wiem, kurde, jestem zaklęcie, które przyzywa ołtarz. Bardzo mi teraz to się przyda. Gdzie jesteś? No tak właśnie też się zastanawiam. A ja mogę ci powiedzieć, że jestem na korytarzu. Tak? No to fajnie. Się. A może ja tam jestem od początku? I wcale stamtąd nie wychodziłem. A może ja mam tutaj czerwoną kulkę i czekam na ciebie? Tak? Upuściłem ją. To super. I to działa na całkiem duży ten. Ale wiesz, że cię przestraszyłem, nie? Wiem, no i mówię, że to musi działać na całkiem duży zasięg. Ale, no nie, no bo byłeś przy kulce. Ja nie stałem, nie, nie byłem. Znaczy, ja tak nie w sumie nie, bo tam dwie kulki leżały, to nie wiem, przy której ty byłeś. Ja byłem, no, przy ścianie prawie. Byłem daleko od niej dosyć, więc to ma całkiem spory zasięg. Uczymy się nowych rzeczy. Uczymy się na błędach. Dokładnie. Chyba jeszcze przegram. Zobaczymy, no. Taki jesteś kozak? Taki jesteś mistrz? No trochę, tak. O nie. Wszedłem gdzieś znowu. Aha, bo ty wleciałeś w ten? Tak. A, widzisz. I kto tu mówił coś o mistrzostwu? Tak? No nieźle, no to dawaj. Kurde, bo nie mogę znaleźć żadnych runek. Jestem na korytarzu. A co mnie to? Co mnie to? Taki jesteś. A dobra, tutaj jest pułapka, muszę uważać. Wiecznie wyjść. I know the half of the abuse. Where are you, my dear? Right now I am in room. Oh, I saw you. You fucking little bitch. O nie, kurwa, nie. Pykło mi. Ty mnie widziałeś, że się tak nie odzywasz, o co chodzi? Nie. Czemu się nie odzywasz? Jestem idiotą. Co się stało? Nic, wszedłem w swój tunel. A. To trochę zboczenie brzmi. A, tak na upartego. No kurwa, jak mam teraz, co się podziało? W sensie? No nie wiem, poszedłem do wyjścia, okazało się, że tam nie ma wyjścia i straciłem dużo punktów. A może bym wygrał, gdybym nie stracił dużo punktów. Masz jeszcze 3000 straty do mnie, nie bądź... No ale przed chwilą miałem kurde kilkaset straty do ciebie. A, tak widzisz, bez kapi cię pamiętasz. Nie miałeś. Kilkaset strat, kto widział? Pewno nie ja. Czy ty mi powiesz, gdzie jesteś? Nie. Bo teraz w sumie fajnie by było, gdybym cię przestraszył. No właśnie, ja bym się nie czuł fajnie. Tak by było całkiem... Przyzwoicie bym powiedział. Ja ci mówiłem już kilka razy, gdzie jestem. A ja jestem w pokoju. A ja nie. To fajnie. Dobra. La 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 la. La 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 la. Co to było? Bitch, please! Co to było? To był mój klon, sobowtór. Aha, to który ja trollował. Widzę, że coś idzie. A, taki byłem sprytny. Nie dam się. No to przegrałem, bo... Jeszcze wiesz, no minuta to całkiem sporo czasu, jak mnie spotkasz i mnie złapiesz. Ale zanim mi się naładuje, wiesz, strach. Ja nie wiem, ile to się ładuje. Nie mam pojęcia. TBH. Dobra. Co to było? Co to było? Nie wiem, o co chodzi. Chyba cię widziałem, ale nie jestem pewny. Ja się boję klikać tej spacji, no. To jest takie riski. Całkiem tak. Ale ja bardzo chętnie zakończyłbym. Nie ma zakończyć, ja ci nie pozwolę. Ten odcinek w podobny sposób jak poprzedni. Się boję, ukryję się. Ty mnie nie złapiesz już. Tak myślisz? Mam nadzieję, kurwa. Szczerze mówiąc. A gdzie masz zamiar się ukryć? Nie powiem. Jest 40 sekund. Ja cały czas śmigam, gdzie nie gdzie. Szukam tych runek. Ale no nie mogę znaleźć w sumie.
Boję się wchodzić do jakiegokolwiek pokoju. No nie dziwię się. A jestem w piździe tak zwanej przysłowiowej. Ale w sumie boję się też. A, GG powiem ci, GG. Właśnie zsyłam cię do piekieł. Ale boję się też, że... Brawa dla mnie. Wszędzie są pułapki, a ja jestem w takim trochę miejscu bez wyjścia. No właśnie, ja mam... Ciekawe, podobną rzecz. A ja już biegłem do ciebie, chciałem cię wystraszyć. Czy ja dostanę tak dużo bonusów, że wygram? Nie, o. Czy ja dostałem tak dużo? Nie! Nie! 2-0 dla mnie! Ale to taka, kurde, gra bez tych była taka close, nie? Bo liczyło się każde tutaj... No niby taka close, ale to właśnie... Kulki pozwalają się znaleźć szybciej, to na pewno. No, no i łatwiej wtedy cię no wyrolować. Tak. Ale tutaj była taka nutka rywalizacji. No, takie było myślenie, że a może bardziej opłaci mi się zostać w tym pokoju, dokładnie, niż wychodzić. Ale no cóż, wyszło jak wyszło. No wyszło jak wyszło, no. Także my dziękujemy bardzo za uwagę i do następnego odcinka. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa.